I właśnie od tego rośnie ci dupa. Od soku pomarańczowego? No. Przecież to jest praktycznie sama woda i witaminy. Ale jest tam jeszcze cukier. I dość znaczna ilość. Aj, przestań! Sok jakikolwiek to jest samo zdrowie. Tak? Tak. No to proszę, to całe zdrowie. Kwas sorbinowy, karboksymetyloceluloza sodowa, idzie sobie język na tym połamać, dwutlenek siarki benzoesan sodu. To co to niby jest? To jest po prostu naukowe określenie składników w pomarańczach. Łukasz! No? Patrz, to ci nowi sąsiedzi spod piątki. Wiesz, ja ich tak ostatnio obserwuję, jak oni się kochają. O, patrz, ty to widzisz? Jak on ją całuje na powitanie. Pewnie ją tak samo całuje na pożegnanie. A ty byś tak nie mógł? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Nie wiem, co jest. Ale ta zupa mi nie odpowiada. Dziwne. A może zadajesz jej niewłaściwe pytania? Jedna z podstawowych zasad w małżeństwie. Jeśli potrafisz dobrze gotować, nie rób tego za często. Facet szybko to zapamięta i już nigdy nigdzie ci nie zabierze. Proszę, kochanie. O, dziękuję. Nie wiedziałaś o tym? Spokojnie, jest ratunek. Wystarczy, że zaczniesz gotować tak, aby zrobić trochę zniszczeń w jego organach. I... Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że może zjemy na mieście. A co ze zupką? Ja stawiam. Czy to obraz po bitwie? Nie, to Agata pakuje się na wyjazd. Agata, która dzisiaj obchodzi urodziny. Lecimy do Tunezji. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten wyjazd nam się uda, bo po komentarzach sądząc, Tunezja może albo zaskoczyć pozytywnie, albo wręcz negatywnie. Nie mamy dużych oczekiwań, więc mam nadzieję, że te niskie oczekiwania nie okażą się tak czy siak za wysokie. W niedzielę planujemy co, Aga? Live'a. Live'a, więc mamy nadzieję, że internet tam będzie na tyle szybki, żebyśmy się mogli z Wami skontaktować. Także w niedzielę albo się chwalimy, albo żalimy. Trzymajcie się. Pa! Hej.